Siemanko, z tej strony Joiksa, to jest kolejny odcinek z Roblox Lumber Tycoon 2. W dzisiejszym odcinku jest ze mną Mintek. Siemanko. No i teraz będziemy grać w Lumber Tycoon 2, bo tak bardzo prosiliście o tę grę. I to będzie jakby początek nowej serii, czyli od zera do milionera w Lumber Tycoon 2. No i ta seria będzie polegała na tym, że zaczynamy jakby od zera, czyli od niczego. I musimy skończyć na milionerach. Będziemy bogaci. Tak. Tak więc no, to będzie niestety jakby... Niestety ta seria miała być z niebieskim, z niebieskim 69, ale no niebieskiego nie było na ten moment, więc seria będzie z Mintkiem. Tak więc to jest też taki malutki poradnik, jak zacząć grę w Lumber Tycoon 2, tak więc zapraszamy do oglądania i tak, najpierw kupujemy sobie siekierki, nie? Kupujecie i już koniec gry. Kupujemy siekierę i koniec gry. Thank you. Dobra, ja otwieram. Tylko, którą ja teraz kupiłem? Kupiłeś tą drugą. Daj mi do whitelisty najlepiej w ogóle. Whitelist, no, Mintek 1, 2, 3. Dobra, to ja ścinam to drewno. Ej. To ja ścinam to. Ej, nie mogę ścinać, ale miałem ścinkę. Czekaj, bo ja mam rozwalonego scrolla i nie mogę scrollować. Ty zmutujesz mnie, okej? Nie. Co ty robisz? No scroll mi nie działa. Generalnie przepraszam, jak było tak bardzo słychać moją klawiaturę i myszkę, ale no nic nie jestem w stanie poradzić. A moja to co? Też będzie głośno. Dobra, teraz możemy sprzedać nasze drewno, żeby sobie ci hajs. I somila i budować i w ogóle. No już sprzedaję. Ale to wolne jest. Jakie to jest wolne? Serio, to tak mało bije? No. To dawaj wkupujemy dzisiaj Sajma. Nie mogliśmy jakiegoś milionera znaleźć, który by nam sprzedał za darmo. Dobra, coś tam, żeby było więcej. My potrzebujemy drewno. O, dobra. Przed chwilą miałem 69 hajsu, ale to nie ma znaczenia. I w tej serii będzie drugi raz poradnik z jednym pewnie, żeby wejść, jak wejść po wulkanowe drzewo tam. Po wulkanowe, po end timesy. Pewnie po niebieskie i no takie różne ciekawe rzeczy. Żeby nie mówić niebieskie, czerwone. Znaczy nie, żeby nie mówić niebieskie, neonowe. Neonowe, dokładnie. Tak więc zapraszamy do oglądania jakby tych kolejnych odcinków, bo to naprawdę może być bardzo fajne. Dobra, ja już mam 83 hajsu. Pamiętajcie, że jest seria Human Fall Flat, nie zapomnijcie. która jest taka straszna, że... Ej, brakuje mi 7 hajsu. Ej, brakuje mi 7 hajsu, pomocy. Ej, czemu ty masz cały czas 8 kasy? Ale to słabe jest. A, dobra, bo ty no tak... No bo kupiłem siekierkę za 12. Dobra, weź to wepchnij tak całe. Właśnie próbuję. No, może to odetnę. Czekaj, odetniemy kawałek jakiś tutaj... Generalnie te siekiery początkowe są takie, no, szczerze tragiczne, więc może być problem z nimi. Już się powinno sprzedać. Słabe to. Czekaj, to ja obetnę tutaj w połowie. O Jezu, laga. Ej, co się dzieje z internetem? Ja też. Pomocy? A, dobra, serwerowy lag jest, nic się nie dzieje. O Boże, teraz te lagi w tym Lumber Tycoon. Jak ja dawno nie grałem w Lumber Tycoon. Ja też. Ja nie jestem przyzwyczajony do tych normalnych tych, co nie? O, ty masz tyle hajsu już, ty masz 200, ja mam 100 ledwo. Dobra. Ej, czekaj, bo ja nie mogę tego powiedzieć. Mamy 100 już, więc chyba kupujemy sobie lepsze siekiery, nie? Czy działkę może? A nie działkę? Działkę chyba lepiej kupimy. A sobie działkę kupię. Ej, czekaj, bo mam takie lagi, że nie mogę nawet tego drewna podnieść, co nie? Bo coś mi się pobiera. Może internet włączę, bo przepraszam, ale mój ping jest teraz zły bardzo. I miałem przed chwilą live'a. No, był przed chwilą live. A ja mam laga totalnego mam. A, muszę wczytać slot. Reload nie, slot? Laga a ja mam... No, dobra. No mam takiego totalnego laga chyba. Ej, mi się psuje ta postać. O, dobra. Musisz slota zreloadować. Reload mi slota. Dobra, ja się respię tutaj blisko. Piece of property. Dobra. Mamy już domek. Ja się respiłem tutaj, nie?
Tabliczkę sprzedajemy czy Sprzedajemy nie? te tabliczki czy nie? Nie, zostawimy sobie. Nie wiem. Albo nie, w sumie No niepotrzebna zostawimy. jest chyba. Niepotrzebna jest, wiesz? Byśmy mogli jakimś normalnym... Znaczy i tak byśmy nie dali normalnym rzeczom skopiować tego. Znaczy No. normalnie. Dobra, Zrobimy to się wyjmuj tą skryptem. tabliczkę i ją sprzedajemy. Czekaj, bo ja kupić nie mogę przez Nipinksy, nie? Musisz działkę reloadnąć. Reloadnąć. Reload slota musisz zrobić. Zrobić reload slota. Bro. My English No is so cool. Czekaj, Yes. No. A. Dobra. No i mam 568 hajsu. Znaczy mi chodzi o to, że ja nie mogę po prostu prawie nic kliknąć przez mi pin. O, dobra, kupuję sobie siekierę za 500. Będzie git. Zobaczyłem, że Joix zaczął pisać jakoś tak dziwnie, gdyż mi to rabi. Dobra, kupuję siekierę za 550. Wyjdzie, to tak szybko się tą grę zaczyna, bo niektórzy to robią bardzo długo, ale to trzeba umieć. Teraz sobie na Somila pozbieram. Mogliśmy to zacząć, kiedy bym miał normalny ping. No bo nie, chyba pierwsza rzecz, na którą pozbieram, to będzie auto. Bo auto by się przydało. Boże, jaka ta siekiera jest dobra. O nie! Wywaliło mintka. O nie. Pomocy! Minta, gdzie ty jesteś? Najgorzej na świecie. Dobra. Mintka nie ma, o co chodzi? Ej no. Co się dzieje? Nie mam pojęcia. No dobra, ja lecę po kolejne drzewo. No nie. Nie ma. Nie ma mintka. O, jeszcze się rozłączył. Pewnie totalnie mój internet się wyłączył, czy coś. No dobra, to ja pozbieram na auto w tym czasie. Ale jest offline teraz. Dobra, jeszcze jedno drzewo sobie zetnę. Dobra, to ja to drzewo wtykam i spróbuję się skontaktować z Mintkiem, bo coś jest nie tak. Ewidentnie coś jest nie tak. Dobra, ścinamy drzewo. Czemu ja go nie mogę zetnąć? O, zetnąć. Czemu ja nie mogę drzewa zetnąć? Normalnie, polski język trudno być. Dobra, ostatni kawałek. O, jeszcze ten. No, i to jest wszystko. Dobra, tak więc widzimy się już za chwilę, gdy będzie mintak, bo na razie go nie ma, tak więc widzimy się za chwilkę. Dobra, mintak już jest, internet mu się wywalił jakby. Dobra, wczytuj działkę i lecimy dalej. No właśnie jest to, że nie mogę kliknąć. O nie. Nie, najgorzej. O, teraz. Dobra, jeszcze whitelisty dalej. A, no niby klik. Jeszcze niby klikłem to, że... A, klikłem load i nic się nie wyświetliło, co nie? To nie, że... Może mam jakiegoś slow game'a, wiesz? Internet rozwalony.
Właśnie, chyba mamy. Bo chłopa jaką tam działkę mają, pewnie leżą jakieś itemy. Nie, wątpię. Już tam to moja poprzednia działka zawsze miała. Normalnie. Dobra, dodałem ci tutaj listy, wczytałem slota. Bo nawet nie kupiłem jeszcze działki. O to kupuj ją, sprzedawaj, to będziesz miał już 600 jakieś, więc... Więc będzie git. Ja sobie kupiłem siekierkę za 500, no to 7. Siekierka za 500 i teraz auto sobie. Zanim mi kliknie w tego ziomeczka, no to... Ja bym mógł teraz pójść sobie do kolegi, do kina. Obejrzeć dwa filmy. Już te reklamy. Dobra, ja kupię cały auto. Kanał JoX-a. Zapraszam do zostawienia suba, wejść na Discorda, bo tam jest bardzo fajnie. I zasubskrybowania kanału Mintka też. O nie, to kosztuje 400, ja myślałem, że to 300 wykosztuje, czekaj. A co? No autko auto? To. No. Ej ty, zielone drzewo tutaj jest, czekaj. Gdzie zielone? No. Moje działki sobie kupiłem. Ej lol! Leży. Dawaj, nice. Próbujemy ogarnąć. Widzisz je? Tak, widzę. Proszę, 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 proszę. Jak nie będzie, to wyskakuje przez okno. Można odzykać? Jest... Tak. To dawaj na pół się dzielimy. Dobra, jesteśmy... Razem mamy całą kasę, chłopie. No w sumie jo, dobra. To się podzielimy na pół, to weź tą tabliczkę, ja wezmę drzewo, okej? Ile to kopię? Albo dobra, już tam... To weź... Dobra, je zostawmy i przerobimy je. W sumie jo. To czaj. Dobra, czekaj, ja żeby było nasze, żeby było nasze. Ja idę to sprzedać, może kupię lepszy ten. To ty, to może tak, ty zamiast siekiery, to ty kup przerabiarkę. No. Ile kosztuje najtańsza? Właśnie nie teraz idę sprawdzić, jak nie będzie nas stać, no to będę musiał ci dołożyć. Chyba 1800. 1600 może. To może... Uwaga? Nie. 130, chłopie! To ty kupuj to i to, nie? Widziałeś mnie, gdzie ja szłem? Gdzie? Szłem do sklepu z tą tabliczką. Dobra, cię ledwo stać na... no to kupuj tą. Przerabiarkę. I ja sobie kupuję przerabiarkę i auto zaraz, tylko sprzedam sobie tam to drewno. A ile teraz mi wydaje ta tabliczka kasy? Nie wiem. Zawsze dawała... Ona niby 500 dawała. Nie no, 400 chyba zawsze dawała. Troszkę słabo, żebym zaczął to kopać drewno, ale już trudno. O, hopie, jak ja już dużo kasy będę miał z tego drewna. Znaczy to poczekaj, bo zanim ja to kupię, co nie? No bo to mnie nie musisz płakać już. Nieźle, ale ile to kosztuje, to co mogę zobaczyć, ale kupić to nie! Dobra, że tu idę. Ej, dobra, bo ja tego nie wezmę. Kiedy ten internet? Dobra. Nie, dobra, ja muszę chyba je na dwie części wziąć. Nieźle, że to mi znikło, co nie? A no akurat bo... miałem, żeby kupić. Dobra, wezmę najpierw to. A mama powiedziała, że niby internet zapotrzebowany, ale wyczerpałeś, już nie ma. Tak. Babcia wyczerpała. Babcia wyczerpała. Sonia, ja ci zaraz... Ja ci zaraz tą kasę dam i ty to kupisz, gówno. Jo, już zaraz ja będę miał, nie? Kupione. Bo teraz tylko drzewo oddaję jakieś tutaj śmieszne. Dobra, niby to kupiłem. A nadal jestem jakby w rozmowie. O, w końcu kupiłem. Kliknij E i tam już pójdź z tym. Więc... I se auto możesz jeszcze kupić. Kup. Polecam. Hop, ja już jestem bogaty, nie? Jeszcze ten kawałek duży będzie. A ty to nieprzerobione sprzedajesz? Ta, na teraz ta. No bo jak nie mam auta, to jeszcze się nie opylę. Ale nie, ja sprzedaję... Ja sprzedaję inne, nie? Tego zielonego nie sprzedaję. Ja sprzedaję... Różowe sprzedaję. Ja kupuję auto. Ale też opłacałoby się, jakbyś też miał, wiesz? Więc radziłbym też kupić.
Ja kupuję najpierw auto, potem sobie Samila kupię, żebym mógł sobie łatwo dojechać już. To co w tym odcinku mamy cel do zrobienia dzisiaj? Nie wiem, z 3000 może, żeby było na moim koncie, 3 na twoim. tysiące. Albo więcej, nie wiem, to zależy od tego, ile wyjdzie, bo ja nie wiem w sumie, ile wyjdzie. Dobra, ja 1000 i ci dodaję, żeś szybciej zobaczył ten filmik. Bo już mnie wnerwia ten internet. Znaczy, co? No, ja się cieszę bardzo. Jak ja zaraz. Ej, ale ja ci przecież donate'a dałem, nie? Na live'ie tym. Dobra. A nie, bo zaraz meta mi znowu wywali, to jakby nie. Zaraz podłączam tego drugiego, patrzę na telefonie, czy widziałam. Nie, no to będzie, on by się wyczerpał. Sorry. A, już chyba wiem, dlaczego mam takie lagi. Dlaczego? Bo coś mi się na telefonie pobiera, co ja? Na telefonie. No może. Proszę. Zdjęcia Google, aktualizacja. Zdjęcia Google. Pozostało O czas Jezu, 5 nie. minut. A miam na. Włączam neta w telefonie. Nie ma pobierania. Nie ma. Nie dla psa kiełbasa. Dobra. A, mogę sprawdzić, jaki ma ping? Jakoś się da. Ja tam Shift kiedyś w F5. Battlefielda grałem, no to zawsze na pingach tam, gdzie 300 pingu jest, to się dało grać. Słabo, ale się dało. Czaj, bo się auto nie respi, co nie? A kiedyś w CS-ie też miałem 800 pingu. 1500. O, zrespiło się. To ja 3000. Pobijesz? No mogę cię pobić, jak chcesz. W Gdzie dziąsło chcesz? ustawiamy walkę? Na U gali ciebie w mieście Fenomenal. czy u mnie? U mnie. Siódemkę chyba, co nie? No. Nie no, no, ja już teraz mogę nawet, wiesz? Dobra, ustawiam tutaj mojego Więc ja już po Samwila. ciebie tam jadę, jakby co. Jo? Też bym tak chciał. No. Dobra. Jadę już do ciebie. Jo, mam już Samwila takiego fajnego. Fajnego. Za stówę. Dobra, ja za auto stawiam i miejsca nie mam, co nie. A ja nie mam nawet jak postawić przez to drewno, co nie. Weź się posuń. Bo zaraz w powietrze auto zrespie i tyle. O, dziękuję. Trzeba, to trzeba maksymalnie to dać. I wszystko wtykamy od razu do twojego auta, pamiętaj, do twojego. Ja w ogóle, No. gdy zaczynałem grę, to ja tych spawnerów aut nie usuwałem, w sensie ja właśnie te spawnery usuwałem i myślałem, że one są po prostu takie kładki, nie, że je us się usuwa. No i okazało się, że ich się nie usuwa i one są do respawnienia aut i no. Taki byłem Janusz. A, ja mam lepszą siekierę, stary, to ty nie krój tego. Nic nie widzę. To ja podjeść drewna nie mogę, co nie, bo coś się do ciebie przykleiło. A nieźle. Dobra, Dobra, ja to sobie tu ty te stanę. przerobione po prostu wyjmuj. Ej, no ja. Dobra, weź ty to przerabi, bo ja nie mogę, co nie. Znaczy, Jakby nawet to nie wiem, czy ja te jest. przerobione Ej, tacy dobra, to zakupię jest wczoraj. za duże drzewo. No, może być problem. Dobra, to wyłączę. Wszystko zaraz na tym komputerze wyłączę. Mam mieć normalny ping. Boże, ale to jest śmieszne. No może nie śmieszne, to jest smutne, że my takie biedaki jesteśmy teraz. No. Mam nadzieję, że w którymś odcinku tej serii będziemy już takimi normalnie prestiżowymi ludźmi, a nie takimi Ta, w żulami. drugim będziemy. Jo, w drugim to my będziemy już, wiesz, takimi kruszwilami. A to auto No, boszny. wezmę z mojego prawdziwego konta i to nadal. A co? Co? Nie. Nic. Właśnie w tej serii nie mamy zamiaru sobie dawać jakby żadnej pomocy z tamtych kont, ewentualnie jakbyśmy chcieli coś kupić, ale kupić, a nie dostać za darmo, co nie? Bo kupywać to można normalnie, ale za darmo to za darmo. Kupię ze własnego konta. Za 2 złote. Nie, no Poza wezmę niżony pa cenę. oczy. 50 oczy za tego. Za tysiąc. Stówkę. To sprzedam. No to faktycznie jest troszkę Bo zniżone mogę. ceny. No możesz Mogę niby. se sprzedać.
Wezmę na innym kompie, sobie znowu wejdę. Albo mi dasz hasło. Nie. Yeah. Jak jest, nie podawaj osobom twojego hasła. Jaix, masz hasło moje i się włącz. Włącz się. Niektórzy tacy. Włącz się. Nie podają hasło youtuberowi. No bo youtuberowi można przecież, o co chodzi? Youtuber jest taki święty. Jadę to już sprzedać. Dobra. Bo tamte już się chyba prawie nie zmieszczą. I się podzielimy hajsem na pół. Co? Nic. Coś jest nie tak? Coś ci wypadło? Nie. O kurde, ile ty hajsu masz? No. Ja. Nie mogę wrzucać niektórych rzeczy, bo ich podnieść nie mogę, co nie? No to poczekaj chwilę, bo są jakieś lagi. No dobra, tego chyba, albo dobra, spróbuję. Niech ten ziomek wyjdzie z tej gry. Ej nie, jak na nuba przystało, patrzysz na czat? Give money! Nie! Dobra, w sumie tak można zrobić, no to jak ktoś ci da money. Give, tak nie please, money. Give a money, please. Please, gefe monae, please. O kurde. To na pół mówisz? Jeszcze nie, nie wysyłaj mi nic. Jak będziesz już wszystko miał. Dawać mi pieniądze. Zaraz. Tak jak w MTA. No, właśnie, jakby ktoś był ciekawy, to jutro, czyli dzisiaj, nie wiem kiedy ten film będzie, wczoraj, albo dzisiaj, albo wczoraj był live z MTA z Mińskiem. No nie wiem kiedy jakby ten live jest, w niedzielę z Mińskiem będzie live, czy tam już był. U mnie na kanale i u mnie na kanale. Ja będę miał rajda. U mnie ma być więcej wyświetleń i w ogóle. U mnie. W ogóle nie wiem, czy dalej ten glitch działa, ale powiem wam tak. Jakby ktoś chciał zmieścić taki kloc, który jest za duży do takiego Samila, no to klikacie sobie move. Ej, ja kupuję tam siekierkę za 550, okej? Ja już ją mam. I wtykacie o tak. I on powinien się wam przerobić. Tak więc to jest taki malutki tutorial. O Jezu, ale duży kloc. Tak więc jakby ktoś zadziałało? Miał... Tak. Jakby ktoś miał taką samą maszynkę i chciałby taki duży klocek przerobić, no to... Nawet jak się nie mieści, to i tak go się da włożyć. Tak więc... Bardzo polecam to. A do czego? No do przerabiarki, jak taki duży klocek. A to hajs ja dostanę za to, co nie? Bo to jakby przez moją przerabiarkę. Tak. To weź ty lepiej to na twoje auto dawaj, bo z mojego będzie... O Jezu, mam laga. Nie będzie wlatać, bo ty to dotkłeś. Nie, ja musiałbym to siekierą obkroić kawałek. Nie? Tak. A, już chyba wiem, dlaczego mam takie lagi. Czemu? Wcale ten chłop chyba se nie malował nic. Nie no, wcale. Aha, chłop se na cheatach latał. Tak jak ja, znaczy co? Zapomniałam, że się nagrywa. No właśnie. Nie wytnę. Mogę wam pomalować działki. Mogę, ale nie muszę. Za jedyne 2 złote donate, jak mi zbieraj to, please. Zaraz idę, mamy się po... A, czy co? Że dostajesz donate od sławnego youtubera Joixta. No. Jo. Ej, nieźle, pa, już... Zaczęliśmy serię, a już mamy zielone drzewo, co nie? No, w pierwszym odcinku mamy zielone drzewo, to jest takie troszkę, wiecie. W ogóle jakby to się takie i to troszkę... jest poradnik, jak zrobić to drzewo. Jak zrobić zielone drzewo. Tak. Jakby ktoś w ogóle był ciekawy albo zastosowany w Lambertekunie, to dodali nowe blueprinty w tej grze. Ale ja tego filmu nie robiłbym, bo po co? Skoro youtuber MBcik zrobił już o tym film, więc... A w ogóle Kubik tak robił kanał. Grafikę. No. Tak więc zapraszam na jego kanał, bo tam jest właśnie odcinek z nowymi blueprintami. Ja tam już nie mogłem nagrywać tego filmu. Pajlam kasy. Dobra, to mi 1500 wyślij. Ej, dobra, już prawie mamy koniec tego, mówię, że 3000. Ale nie, 3000 na osobę. A to weź mi 1500 wyślij. Ile mam ci wysłać? 1500. 1000.
400. O ty. O ty. Abym wysłał komuś innemu. Na przykład ten takie śmieszne drzwi. A jakby ktoś w ogóle był pytanie, czemu o, robimy tak, nowe konta, a nie możemy na innych slotach. To dlatego, że jak jesteśmy na tym koncie i mamy kupioną ja mam tą... wszystkie sloty zapomniane. Ale no na przykład, ale jak mamy taką moc kupioną za 10 milionów, nie? To ona nie na chcę. Inne sloty się przejmuje. Więc, no tak, są te nowe blueprinty. I jak się przyjmuje na drugie konta jakby, no to my byśmy już mieli na tym, a to jest takie, wiecie, troszeczkę nie fair, jak my byśmy ja mieli już patrzę. Takie rzeczy. Print, no. Dobra. Co możemy jeszcze kupić? Ja myślę, że to można by kupić. Ej, stary, dajesz mi 40 zł i ja kupuję to. Deal? Ale co, to? To, na którym teraz skaczę. A ile to? Na moją działkę. Nie, na moją. Dobra, teraz sobie sami idę uzbierać, lol. Weź mi white listę zabierz w ogóle, bo tak. W sumie będzie mi łatwiej. Bo nie wiem, które auto jest moje. No te tutaj było moje, bo ty bliżej podjechałeś. Być może. Dobra, spróbuję... 3000 zbieramy i... Następny odcinek będzie za 2 lata. No, za 2... Nie, to ma być prawdziwa seria, prowadzona regularnie, czyli raz na pół roku. Ja już tego chciałem zrobić. O kurde. Ja się prześmiałem, że regularnie, jak my regularnie nie robimy kurde serii z Home for Flat. No, a miała być regularnie oczywiście. Nie, daj lajka jak lubisz Home for Flat. Dokładnie. Jak będzie zero łapek w górę pod tym filmem, to znaczy, że nigdy nie kontynuujemy. A wiem, że będą łapki w górę, bo lubicie Lambertyku. Dobra, ja kupuję nową przegadankę. Ale na live'ach się nie pytajcie. Na live'ach się nie pytajcie, okej. Okay. To jest najlepszy deal. To jest nowy regulamin. Na live'ach nigdy nie pytajcie o Lumber Tycoon i inne gry w ogóle tak. Jedynie jak wyślecie 100 zł donate. To jak wyślecie 100 zł donate, to będzie git. No, wtedy Lumber Tycoon będzie. Będzie Lumber Tycoon. Się ucieszycie. Będzie bardzo fajnie. Zapraszamy na obydwa Discordy, miła atmosfera. Jo, mój Discord w opisie jest link do Discorda Mintka. No. Zobaczymy, ile kosztuje to. Trade Caviar. Nikt nie czyta, ale jak ja was zachęcę, to na pewno będziecie czytać. Darmowe 2 złote na start z kodem JOIX na keydrop.pl. Zapraszam, darmowe 2 złote. Więc jak chcecie dostać darmowe pieniądze, darmowe 2 złote. Nie, użyjcie kodu BulionXD na GeForce. BulionXD na GeForceKings.com. Chciałem powiedzieć kod, który ja stworzyłem. Ale BulionXD lepszy, lol. Okej! To jest Nick Haiko. Bo tam wpisałem sobie do labelki. Nie wiedziałem, że to jest, a tu kod stworzyłem, co nie? Daj pieniądze. Ja nie dla psa. Daj pieniądze! Ej, to w pierwszym odcinku już mamy tak ładnie rozbudowane działki, nie? To. No, już możemy zakończyć. Kończymy! Widzimy się w kolejnym części, no żartuję. W sumie już troszkę trwa ten film, jakiś Bartek jest na serwerze. Ale chciałbym jeszcze kupić jedną rzecz. A mianowicie siekierę! Za tysiąc. Ej, ty. Za 1000, tak więc ja sobie kupię. Zobaczymy. Więc pozdrawiamy Bartek 0654. Fajny rocznik. Filip Cwynar i Lolko Extreme Kralitek 54. Pozdrawiamy wszystkich, mimo to, że was nie znamy. Jak wy nas znacie, to możecie napisać w komentarzu. Bo komentarze są dla was i możecie pisać co chcecie. Znaczy w sumie nie wszystko. A dzwonek dla nauczyciela. A dzwonek dla nauczyciela, więc jak jest dzwonek, to nigdy nie idziecie na lekcję, tylko nauczyciel sobie idzie. A wy tam sobie możecie grać w Brawl Starsa czy coś. Nie no, co ty? W ogóle mój brat do mnie, nie, bo ja byłem na plaży dzisiaj. No. Wiem, że jest styczeń, ale byłem na plaży. I mój brat, nie, tak mi kazał zainstalować Brawl Starsa, nie, to zainstalowałem.
No i zacząłem w to grać, nie? I Ja tak sobie przebiegam, gram w biegam, a to. tu drewno leży jak kogoś, co nie, to fajny Właśnie, żart. ja nawet nie sprawdzałem, czy mogę, nie sprawdziłem. No i tak zacząłem grać w Brawl Starsa i w sumie się teraz dziwnie czuję, że w Brawl Ej, Starsa zacząłem teraz grać. nagle to jest twoje, bo ty mi zabrałeś whitelistę, co nie? Whitelista? No weź się oddaj Co whitelistę. mnie to obchodzi, chłopiec? Dobra, widzicie, nie opłaca się grać z nim. To jest moje przecież, o co ci Zabiera chodzi? whitelistę. Ej, dasz mi Bo jeden mi daj. hajsu? Czekaj, bo to... Nie. Może to mi da jeden hajs. Jest! To mi dało równy hajs. Tak więc, tam będę miał 0 hajsu i przerobimy sobie drewno. Poradnik. Jak przerobić drewno? Drewno. W ogóle co do tych blueprintów nowych, to bardzo by się przydało z tego skorzystać mi, bo w sumie nie sprawdzałem. Ale powiem wam dlaczego. Bo to jest dłuższe. I jakby tak patrzeć, to można by robić takie szersze mosty, takie do góry, co się robi. I jakby te mosty mogą być już na auta, chociaż nie wiem, czy one na start już by były na auta dobre. A to może być dobre na przykład, nie wiem. No to jest połówka drzwi, nie wiem, no. Muszę i tak przetestować je, ale jak już mówiłem, na kanale Becik jest, MBecik jest film poświęcony właśnie nowym blueprintom, tak więc zapraszam. A ja tutaj, no, amatorszczyzna. Nie, no ja tutaj, wiecie, professional YouTuber i trzeba nagrywać. Raz na miesiąc, ale trzeba. Ej, w ogóle skąd ty masz 1500 już? A, bo Bym miał ty... więcej, gdybyś nie zabrał mi whitelisty. A nie, dobra, bo ja myślałem, że ty już kupiłeś tam to. Dobra, kładziemy sobie auto teraz tutaj. Tak, to działa, polecam, 2018. Nie no, że tu 2020 już jest. Ja na Angliku, jak się tam pisze, jakby temat i trzeba rok podać, to ja piszę byle jakie roki. Na przykład napisałem na Angliku. 1893. Napisałem na Angliku 2023. Jakby co, to ja nic nie robię teraz, ja siedzę na krześle. Bo wkurzyłem się na ciebie. Nie, czemu? Zbieraj Więc drewno. nigdy nie zakończymy tego filmiku. Dobra, cel tego filmiku to jest kupienie na moje konto siekierę za 1000 hajsu, czy tam 1000 coś. 2000. O, co ona kosztuje teraz, dwa koła? No. O kurde. Dobra, to jak to kosztuje aż tyle, to mały timelapsik i widzimy się, jak już to drewno zetnę i wrzucę do przerabiary. Dobra, mamy już jakby całe drewno przerobione. Troszkę tego tutaj jest. Tak więc trzeba Miejmy wpakować. nadzieję, że będzie 3000. Jo. Bo się Nie, ogadaliśmy ale tak, że ja nie zarabiam. moim celem jest tak naprawdę ta siekierka za dwa koła czy coś. I wtedy już kończymy film. Bo film już troszkę trwa. A jeszcze trzeba go zmontować na jutro najlepiej. Bo jak na jutro, to znaczy, że dziś, w sensie jak to oglądacie. Dobra, masz To bielak. dzisiaj jest live, ale nie wiem, czy ten live dzisiaj jest. O, dziękuję za tysiaka. Jak chcę szybciej ten film skończyć. $2008 chyba kosztuje ona. Trzeba je Możliwe. zobaczyć. Data urodzenia twórcy gry. No tak, prawidłowa data urodzenia. Ma teraz 12 lat, ukończył. Defaultio 12 lat, Mój kolega 2020. jest rocznik 2008 i chodzi ze mną do klasy, co nie? Ej, czekaj, co? Jestem 2006? Jakim cudem miałam 13 lat? A, dobra, sorry, rocznikowo mam 14 już. Głupi jestem. Ja rocznika mam 20. Właśnie, ja jestem z 2000 roku, o co ci chodzi? Sorry, 1999. A w ogóle goście na. Nie, sorry, 2040 kosztuje. Podrożała. Albo to jak kosztowała? Nie wiem, nie znamy się. Napiszcie w komentarzu, jak się mylę. No, dokładnie. Nie Znaczy no, i tak nikt ty nie się nie napisze. mylisz, bo my się nie znamy.
Ta gra jest dziwna. Ile kasy? Ale czekaj, ja się może siebie sprzedam i ci dam kasę. Ja dużo warty jestem, wiesz? A on teraz powiedział coś. A w sumie ja mogę to powiedzieć? Gówno jesteś warty. Gówno warty. Tak jak ty. Dobra, to jest this stream, znaczy dobra, co? Dobra, kupuj tą siekierę. This video, gdzie się disujemy przez 24 godziny challenge. Mogę jedną rzecz powiedzieć? Jodda. Jodda. No. Jodda, JH i JL. JJ? Co? Znaczy, nie no, myślałem co powiedzieć. Nie o ciebie chodziło. Już jestem, masz na myśli? No, już jestem. Pamiętajcie, JD jest dobrze, JJ już jestem, JH, jestem hamburgerem. Nie powiemy nawet. No nie no, J to się zaczyna na Disa, jak macie jakby JDisa, to macie J i Horkula. JL to jest, jestem Luxorem, a Luxor to J. Jestem Lubię. I tyle. Nie pozdrawiamy Luxora, nie pozdrawiamy Horkula. Horkul to taki... Pozdrawiamy was wszystkich. Ale nie Luxora. Bo Luxor to jest taka w sumie śmieszna historia. Kiedyś to był fajny ziomek, ale zaczął kopiować wszystko. Wszystko ode mnie zaczął kopiować. Dosłownie. Ja się pytam, czy mogę coś skopiować i pozwala mi ojciec. Skopiował baner. Ale nie. Co? Luxor dosłownie jeden do jeden serwer mój Discorda skopiował. Nawet się jego kolega przyznał do tego. Grzyby? Nie. Już nie pytaj kto. Takie znajomości mam. Dobra. Dobra, siekierę kupuj. Jo. Tak więc, to jest ostatni film. Nie, to nie jest... To jest koniec tego filmu. To nie jest ostatni film z tej serii. To jest pierwszy odcinek. Pierwszy film z tej serii. Kupujemy siekierę za 2,40. Już. Bo ja panu mogę kupić duszę. Dobra. Tak więc ja jej nie będę otwierać. Siekierę tam otworzymy. Dziękujemy za oglądanie. W kolejnym odcinku tam siekierę otworzymy. Tak więc w tym filmie to było na tyle. Widzimy się w kolejnym... O, czemu? Co ja zrobiłem? Widzimy się w kolejnym za 2 lata. Ej, widzisz moją rękę? I twoją? Ale się świecą. Widzimy się w kolejnym za pewnie 2 lata. Jak mi tak myślisz, że za 2 lata, czy bardziej za 3 lata? Pa, pa. Dobra, tak byśmy widzieli się w kolejnym. Cześć, pa, pa. Wiem, że nie zakończyłeś. No nie zakończyłem. Jestem taki chamski, nie? Dobra, cześć. Ty no, kopiłeś itemy. Ja? Nie kopiuję. O co ci chodzi? No, skopiowałeś sobie itemy najlepsze w życiu. No to jest good axe. Jaki good axe? To jest good axe, no nie rozumiesz, że jak ktoś ma cheaty, to bierze taką siekierę za 12 i nią tak kopią. Jaki good axe. A wiesz, że ja to nagrywam jeszcze? Naprawdę mówię. Tutaj, wiesz? Naprawdę.